Cześć, nazywam się Milita Nikonorow, jestem projektantką mody. Dziś opowiem Wam o drobnych grzeszkach producentów branży odzieżowej. Więc jeśli zastanawiacie się, dlaczego Wasze ubranie leży na Was trochę inaczej niż na zdjęciach, na którym je oglądaliście, zostańcie ze mną. Myślę, że pierwszym takim istotnym grzechem, który jest na sumieniu producentów branży odzieżowej, jak również projektantów, jest to, że robią zdjęcia na zupełnie innym produkcie, niż który potem sprzedają. Mianowicie chodzi mi dokładnie o to, kiedy dana rzecz jest uszyta z lepszej jakości materiału i najczęściej chodzi tutaj o suknie wieczorowe, gdyż ja się dokładnie z czymś takim spotkałam. Kiedy suknie były szyte z naturalnego jedwabiu, który był drukowany lub ręcznie malowany, natomiast wysyłane do klientów lub sprzedawane już później w butikach były suknie z poliestru, które były, w zasadzie druk wygląda zupełnie inaczej, gdyż druk na jedwabiu jest bardziej taki płynny, bardziej delikatny i subtelny, nigdy nie ma takiej jaskrawości i takiej ostrości jak na poliestrze, co oczywiście ja tutaj chciałabym powiedzieć Wam, że jak się projektuje, to trzeba właśnie wziąć pod uwagę, jaki chce się mieć efekt końcowy, więc nie zawsze to jest oczywiście gorzej, że coś jest na poliestrze, natomiast jest gorzej, jeżeli fotografujesz na czymś, coś się zupełnie inaczej układa, ponieważ jedwab jest bardzo przyjemnie fotografować, on się pięknie rozwiewa, on ładnie chodzi, on w ogóle ładnie współpracuje z sylwetką, a później sprzedajesz zupełnie coś innego. Dzieje się to bardzo często odnośnie oczywiście różnych rzeczy, niekoniecznie tylko sukien wieczorowych, ale można oczywiście uszyć bluzę z lepszej bawełny i wysłać z czegoś innego, z cieńszej gramatury. I tak po prostu wiem, że to się zdarza. Oczywiście mam taką nadzieję głęboko w sercu, że zdarza się to bardzo rzadko. Natomiast to, co ja Wam powiedziałam, to był przykład z takiego mojego niedalekiego jakby otoczenia, gdyż moja znajoma po prostu pracowała w takiej wzorcowni, gdzie były odszywane piękne rzeczy, które były z cudownych materiałów, najlepszej jakości, najdroższych. One po prostu były, były fantastyczne. Natomiast później dla klientek były przygotowywane zarówno z niższej jakości materiału, jak i również fason był tak bardziej upraszczany, żeby było go troszeczkę łatwiej uszyć. Więc czasem jest też tak, że nie szyją to te same osoby, które się za pierwszym razem zajmowały danym modelem, danym ubraniem, tylko odszywa to zupełnie inna szwalnia i tutaj oczywiście sama wiem, że ze szwalniami czasem jest problem, żeby znaleźć taką, która w tej samej jakości uszyje, w której byś chciała, no ale zdarza się tak i wtedy Wy po prostu dostajecie coś, co jest zupełnie inne niż było na zdjęciu. No i jeżeli jesteśmy przy zdjęciach, to też bardzo często jest tak, że dostajecie coś innego, dlatego że zwyczajnie sesje są retuszowane. I mi już teraz nawet nie chodzi o takiego Photoshopa, który znamy, że po prostu wygładzimy modelkę, jakieś tam zagniotki na ubraniach, tylko teraz jest taki trend, żeby zdjęcia wyglądały troszeczkę bardziej instagramowo. Zresztą są takie sklepy i to obuwnicze, które od góry do dołu wyglądają jak przepiękny Instagram, jak przepiękne konto instagramowe. I tam po prostu na te produkty ponakładane są takie filtry, jak widzicie na Instagramie, a te filtry najczęściej zmieniają kolor beżowy, żeby skóra była taka ładniejsza, żeby była bardziej ten beż, żeby nie wpadał w żółty, tylko w bardziej różowawy. Zresztą złoto też tam wpada w takie bardziej golden rose. Pewnie zauważyliście taki trend na mediach społecznościowych. No i problem polega na tym, jeżeli z takich właśnie zdjęć, z tego typu obróbki sprzedaje się produkt, gdyż ja sama zdarzyło mi się, że kupiłam coś beżowego, co w ogóle wydawało mi się, że będzie właśnie w taki ton lekko różowy wpadało, a było totalnie żółte. I to oczywiście zmyla i możecie troszeczkę się zdziwić, jak odpakujecie swoją przesyłkę, gdyż będzie to zupełnie coś innego. No i oczywiście wiadomo, retusz taki totalny, gdzie ubrania, buty, torebki z Chin wyglądają wspaniale, są pięknie wykonane, gdyż wiadomo, w postprodukcji można pousuwać wszystkie niedociągnięcia, wystające nitki, rozlane kleje i takie inne rzeczy, więc albo ktoś miał właśnie, tak jak Wam powiedziałam na początku, zupełnie inny produkt, a inny wysłał, lub bardzo dobrze go zretuszował, lub niestety w postprodukcji kompletnie zmieniły się kolory. Co jest, wiecie, że bardzo ważne, ja zwracam na to uwagę, gdyż zawsze Wam mówię, że każdy ma jakiś swój dobry kolor, ale musi mieć on odpowiedni odcień, natężenie koloru itd.
Jednym z takich grzeszków, które jest już w ogóle jak dla mnie jednym z najgorszych i idzie się za niego do piekła, to jest to, że wszywa się swoje metki w nie swoje produkty. No i muszę przyznać Wam, że ja pracuję tutaj, mam swoją pracownię w takiej przemysłowej części Łodzi, gdzie po prostu znam właścicieli szwalni, krojowni, konstruktorów i znam bardzo dużo historii i znam też przykłady, widzę kto i co. I po prostu to się dzieje. To jest po prostu bardzo proste, gdyż dana osoba idzie do sklepu, który ma sprowadzone z Bangladeszu, z Chin gotowce, czyli bluzy, t-shirty, spodnie, leginsy. I po prostu w to doszywana jest tylko metka danej osoby. Po prostu po najniższej linii oporu. Zdarza się nawet, że ta metka jest naszyta na drugą metkę. Zdarzyło mi się, że widziałam znanych influencerów, którzy wysłali do moich znajomych takie bluzy i miałam przyjemność na własne oczy podnieść tą metkę i zobaczyć jaka jest metka pod spodem. No i niestety, nie wymienię nazw, nie wymienię firm, ale robią to również marki, które są uznawane za, może nawet same przez siebie, za marki premium, za projektantów mody, więc jest to w ogóle absolutnie niedopuszczalne i to jest totalne psucie rynku. Oczywiście myślę, że jeżeli, moim zdaniem, jeżeli byłby to grafik, który przygotowuje piękne grafiki i w ogóle kompletnie nie zajmuje się modą, zajmuje się tymi grafikami i wykorzystuje rzeczy, które są gotowe i znajduje albo producentów, którzy zrobią to w Polsce, albo znajduje fajnej jakości, gdzieś tam wiecie, w Chinach też można dobre rzeczy kupić i sprzedaje to jako swoją grafikę i jest to powiedziane, że sprzedaje grafikę na gotowcu, to jest okej, ale jeżeli ktoś się uważa za projektanta lub za markę jakąś designerską, to jest to kompletnie niefajne. Kolejnym grzeszkiem, który jest może drobny, ale bardzo może zmylić, jest nieprawidłowe określenie składu. I tu oczywiście chodzi mi na przykład o takie podniesienie wartości swojego wyrobu, pisząc na przykład satyna jedwabista. Gdyż ja sama spotkałam się z takim przypadkiem, wchodząc na stronę hurtowni z tkaninami, że były tam satyny jedwabiste. No i teraz tak, jeżeli chodzi o cenę poliestru, był troszeczkę za duży, natomiast jeżeli chodzi o cenę jedwabiu, był no, dużo za tani. Więc w ogóle spytałam się tej osoby, co to jest ten produkt, ta satyna jedwabista. No to mi tutaj pan odpisał, że to jest satyna o jedwabista w dotyku. No ale ja mówię, no dobra, no ale no jedwabiste, no czy ma skład w składzie jedwab? Nie ma, 100% poliester. No i tym sposobem w ogóle ja mogłabym się pomylić kupując to, bo ja dla mnie jedwabiste, no to wiadomo, że to jest jedwab. Może mieć jakąś tam domieszkę, na przykład elastanu, tak, ale jest, dla mnie to jest po prostu jedwab. Ja się kieruję się tym, że jeżeli coś jest jedwabiste, to po prostu ma w składzie jedwab. I tak samo Wy możecie zobaczyć to w opisach produktu, że coś jest uszyte z satyny jedwabistej. Natomiast powinno być napisane, że to jest satyna, i na przykład 100% jedwab, 100% poliester, może być satyna bawełniana, gdyż satyna to jest rodzaj tkaniny, ale bardzo ważny jest jej skład. I ja nie powiem tutaj, że na przykład satyna poliestrowa będzie oczywiście, nie wiem, najgorsza na świecie, gdyż sama widziałam próbniki producentów na przykład hiszpańskich, którzy przysłali do mnie satyny poliestrowe. Słuchajcie, naprawdę tej takiej wysokiej klasy satyna poliestrowa wyglądała naprawdę wyśmienicie. I oczywiście nagram Wam kiedyś o tym osobny film, że w zależności od tego, jaki efekt chce się w ubraniu uzyskać i jakie on ma mieć przeznaczenie i jak ma być potem pielęgnowany, musimy my jako projektanci wziąć pod uwagę, jaki to będzie miało skład. Bo wiadomo, że jeżeli będzie jedwabne, będzie wymagało więcej zachodu, będzie rzeczą, która będzie mogła być użytkowana dosyć rzadko, natomiast jeżeli będzie miała domieszkę włókien mieszanych, to na przykład poliestrów, będzie całkowicie poliestrowa, będzie bardziej wytrzymała i nie będzie się gniotła na przykład i tak dalej. To w zależności od tego, jakie oczekiwania ma konsument, z taką my ofertą do niego wychodzimy. Natomiast na pewno musimy zawsze określić dokładnie to, co my Wam oferujemy. Nie może być napisane, że skład 100% tiul, prawda? Nie może być 100% satyna albo 100% szyfon, ponieważ to są
To jest tylko rodzaj tkaniny lub dzianiny, natomiast my jeszcze musimy powiedzieć, z czego on się składa, jaki ma surowiec, z czego jest zbudowane włókno, tak? I to bym chciała tutaj podkreślić, że ja oczywiście tutaj nie neguję, czy coś jest dobre, czy złe, tylko że po prostu powinno nie wprowadzać w błąd. Kolejnym takim dosyć moim zdaniem drobnym grzeszkiem, natomiast istniejącym jest to, że tabele rozmiarów są dość mocno zaniżane. I opowiadałam Wam w filmiku o tabelach rozmiarowych, że każdy producent może mieć swoją własną, gdyż w zależności od tego, do kogo kieruje swoje produkty, mogą być to ludzie w różnym wieku, którym zmienia się sylwetka. Natomiast zdarzyło mi się, że wchodziłam na tabelę rozmiarów jakichś marek odzieżowych, gdyż na przykład chciałam kupić coś dla siebie i okazywało się, że dla mnie w ogóle nic nie ma. Nie ma nic w rozmiarze takim, który ja noszę. Mając 62 cm w talii, nie było dla mnie nic, ponieważ tam rozmiar 34 to było 72 na przykład, albo 70 parę. I takie zaniżanie tabeli rozmiarów, żeby klientkom tylko sprawić radość, jest po prostu dużym wprowadzaniem w błąd, gdyż potem na przykład ja, jako projektantka, która ma tabelę, ja mam tabelę bardzo uśrednioną i tak naprawdę dopasowałam ją do swoich klientek, jak również jest ona wzięta z, jest dostosowana do takiej uśrednionej tabeli europejskiej, tak mniej więcej jak my tutaj w Europie wyglądamy. I zdarzyło mi się, że na przykład klientka zadzwoniła, poprosiła o rozmowę ze mną, z właścicielką firmy, gdyż nie zgadza się z tym, że u nas nosi rozmiar 40. Ona nosi 34 i koniec, kropka. I naprawdę takie mi się zdarzają przypadki, że ludzie są oburzeni, że takiego rozmiaru nie noszą. Dla mnie to nie jest istotne, jaki kto nosi rozmiar, tylko chodzi mi o to, że te tabele są takie troszeczkę, wiecie, no, sprzedawane są ubrania, które właśnie przy tych zaniżonych tabelach bardzo często. Ubrania, które są, wyglądają na ubrania dla nastolatek, natomiast przeznaczone są dla osób w wieku dojrzałym i żeby one się czuły właśnie takie dosyć młodsze, no po prostu tak to jest robione. Nie sądzę, żeby to było do końca uczciwe i fajne, no ale dobra, no to tak, dlatego powiedziałam, że to jest taki moim zdaniem drobny grzeszek. I jeszcze jeden taki drobny grzeszek to jest kiedy w jakimś opisie produktu jest napisane, że na przykład te spodnie dresowe uszyte są z tkaniny bawełnianej. No i tkaniny i dzianiny to są w ogóle jakby zupełnie dwa różne światy. Są zupełnie inaczej, inaczej powstają i mają inne właściwości. I te spodnie dresowe, które ja tam widzę na tym zdjęciu, wiem, że są uszyte z dzianiny, natomiast nie jest tak, że się nie da ich uszyć. Czasem można daną rzecz uszyć lub z dzianiny, można z dzianiny lub z tkaniny. I na przykład te spodnie dałoby radę uszyć z tkaniny, tylko natomiast byłyby one bardzo niewygodne, musiałyby mieć suwak albo musiałyby mieć troszeczkę luźniejszy krój. No i teraz, jeżeli ktoś chociaż trochę wie, na czym to polega ta różnica, to może troszeczkę się nie wiedzieć, co kupuje, albo myśleć, że na przykład kupuje spodnie dresowe z tkaniny, które jakby troszeczkę już może się wydawać, że będą bardziej eleganckie na przykład, bo będą niby dresowe, ale nie wiem, taka sportowa elegancja, prawda? A dostajesz na przykład z bawełny, w której się będą wypychały kolana lub z czegoś z dzianiny, która jest bardzo o cienkiej gramaturze i zupełnie i nadaje się na przykład do jogi. I to ja właśnie podaję przykład osoby, którą tak naprawdę bardzo lubię i nie uważam, że zrobiła to celowo, po prostu ktoś, kto prowadzi ten sklep, nie zna się najzwyczajniej w świecie i spodnie do jogi były napisane, że są uszyte z tkaniny bawełnianej lub bambusowej, już nie pamiętam, czyli ja na przykład patrząc na to wiedziałabym, że jeżeli tkanina, no to że się no, tej jogi nie da w ogóle ćwiczyć w tkaninowych spodniach, gdyż no po prostu, no to wyobraźcie sobie jogę na przykład w dżinsach, no prawda, no to jest tego typu właśnie taki grzeszek właśnie drobniutki, myślę, polegający bardziej z niewiedzy albo, nie wiem, z zakałapućkania się osoby, która to pisała. Dlatego myślę, że jeżeli ktoś prowadzi markę odzieżową, niekoniecznie się na tym zna, ale ma na przykład jakąś smykałkę, ma pomysł, jest osobą lubianą i wszyscy chcą nosić jego ubrania, to bardzo, bardzo istotną sprawą jest to, żeby otoczyć się osobami, które się znają i które te opisy zrobią tak, żeby klienci wiedzieli, co kupują, dokładnie znali skład, żeby właśnie wiedzieli, czy to będzie miękkie, czy będzie bardziej sztywne.
wiadomo, myślę, że świadomość wśród Was rośnie i po prostu nawet czasem czytając coś takiego możecie zwyczajnie nie chcieć kupić, bo nie chcecie na przykład, żeby było Wam niewygodnie. Chcecie mieć mięciutkie leginsy, a nie leginsy z tkaniny, które by musiały mieć suwaki i na pewno by nie były aż takie wygodne, nawet jeśli gdyby miały domieszkę elastanu. Dziękuję, że byliście ze mną po raz kolejny. Mam takie życzenie, żeby takie błędy i takie sprawy działy się jak najrzadziej, żebyście nie musieli walczyć z oszustwami producentów. Oczywiście ja wymieniłam takie, które przyszły mi dzisiaj do głowy, ich jest znacznie więcej. Mam nadzieję, że po prostu każdy ma szansę na to, żeby się zmienić, poprawić i że po prostu będzie się to działo jak najrzadziej, żebyśmy wszyscy nawzajem mogli funkcjonować na tym rynku, który i tak nie jest zbyt łatwy, więc naprawdę psucie go tylko pogarsza sprawę. Więc życzę Wam, żebyście Wy otrzymywali produkty jak najlepszej jakości, a Wam, drodzy producenci, życzę, żebyście po prostu dawali sobie radę bez tych drobnych grzeszków. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, cześć.